proszę bardzo, pamiątka z Londynu. Z pozytywką. Już ponad 20 lat. Prawie 20 lat naszej znajomości. No tak. W małżeństwie w grudniu. Prawie 20. Wkrótce tak. Po związku kilkumiesięcznym był ślub. Zaszłam w ciąży po prostu i on się oświadczył. I była taka gadka, czy ja wracam do Brazylii, czy nie. Chcieli bardzo, przeważnie tato, żebym wróciła. A ja mówię, że nie, że ja z brzuszkiem nie wracam. I zostałam tutaj. Parę miesięcy później to Wiki się urodziła. Już w Polsce. Działa? Zaraz zobaczymy. Ten fominek dostaliśmy od takiego pana w Londynie. Jak braliśmy ślub, on dał nam i przez te lata to my zatrzymaliśmy to. No tak, jeszcze działa. Tak. Tutaj z wyboru. Reportaż Anny Bogdanowicz. Kogo widzisz? Pan młoda. I pan młody. Idą do ślubu. Tak, Gabryś? Cztery latka ma. Mieszkamy w Pilikach, pod Bielskim Podlaskim. To jest dom rodzinny. Mąż jest rolnikiem, a ja też razem z nim. No na razie, jeżeli chodzi o mój zawód, to mam przerwę, bo wychowuję synek nasz. I pomagasz od czasu do czasu. Ale teraz, jak my się poznaliśmy i gdzie, to było tak, że ja uczyłam, bo z zawodu jestem nauczycielką języka angielskiego. Ja byłam po studiach. Z koleżanką, pracowaliśmy razem i ona pewnego dnia mówi, wiesz co, Anna, może pojedziemy do Londynu. I przeleciałyśmy i znalazłyśmy pokój w mieszkaniu, gdzie był Arek, mąż, razem z innymi Polakami. Było 5 Polaków, 2 dziewczyny, 3 chłopaków w tym mieszkaniu. No jeszcze był jeden pokój wolny i akurat w tym pokoju zamieszkała Anna ze swoją koleżanką. No tak. I tak się poznałyśmy. I tak się poznaliśmy. No. Pomimo, że początki były trudne, bo ja pojechałam do Anglii uczyć się języka angielskiego. W ogóle nie znałam języka tego obcego. Wykupiłem szkołę w Polsce przed rokiem 2004, kiedy Polska nie była w Unii. No ale nie było problemów. Na granicy wystarczyło pokazać dokument poświadczający, że wykupiono mam szkołę, mam miejsce zakwaterowania. No i środki finansowe, które pozwalają mi na naukę tego języka za granicą. Praktycznie przez te kilka pierwsze miesięcy to taki początek tego języka angielskiego pozwolił mi trochę zagadać Anę. Tak, no mimo że on bardzo tak źle mówił po tym angielskim, no nie, ale jakoś się dogadaliśmy. I w tym mieszkaniu w ogóle to pierwszy kontakt, który miałam z Polakami. I bardzo dobrze wspominam, bo i Magda była, i Kasia, i naprawdę jak zaszłam w ciąży z Wiktorią, to była taka desperacja po prostu. No wiadomo, no nie, to coś nowego i bardzo mi pomogły dziewczyny, także naprawdę każdy pomagał. Nasz ślub też, no nie, bo my ślub wzięliśmy w Londynie, prawda? I tylko w cywilnie był ten ślub. To my samego rana, zimno było, bo w grudniu. Zazwyczaj to się jedzie albo limuzyną, albo karetą. My metrem. Tak, a my jechaliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego metrem. Wesele to było w mieszkaniu, bo nie było pieniędzy na jakieś huczne imprezy czy coś. Ślub. Mieliśmy, no tak jakby spotkanie w mieszkaniu, nie? I wtedy, bo ja miałam tam koleżanki z Brazylii, przyjeżdżały na ten obiad. No tak, nie? Wesele było w większości z obcokrajowców. Polacy, Brazylijczycy oczywiście. Z Japonii były osoby, były osoby z Włoch, były osoby z Turcji, więc takie międzynarodowe wesele. To znaczy sam poczęstunek. Tak, tak. Tutaj są zdjęcia ślubne. Byłam ubrana nietypowo, bo dlatego, że nie na biało. Było trudno znaleźć jakąś sukienkę odpowiednią i dostałam od koleżanki taką suknię. Ja w 7 miesiącu ciąży byłam. Wiktoria dzisiaj ma 19 lat, także czarna była sukienka, no. Ale no. Tak wyszło, po prostu tak wyszło. No. Dla mężczyzny to chyba jest łatwiej znaleźć strój weselny, buty nowe. No i ja byłem ubrany no tak. Tak, elegancko. No, elegancko. My wybraliśmy razem jego strój. Właśnie on jest tutaj. Moja sukienka też była piękna, no, że czarna to tam przesądy, to ja tam... Grunt, że życie mam kolorowe, a tam jaka była sukienka, no, to nie o to nam chodziło. Chodziło o to, żeby się pobrać i zacząć to życie, tak? Mogliśmy liczyć na pomoc państwa brytyjskiego po urodzeniu dziecka, no, ale zdecydowaliśmy jednak, że może będzie lepiej, jak tutaj wrócimy do Polski i urodzi się
dziecko w Polsce, ponieważ tak. Tutaj jest rodzina, no i koszty życia były mniejsze, spokojniejsze tak. Będzie życie tutaj w Polsce niż w Anglii. Ja jeszcze noszę panieński, a na apel jestem, a mąż jest Arek Dobryniewski. Ja chciałam mieć Dobryniewska, ale nie udało się, bo trzeba było jechać do Warszawy, do ambasady brazylijskiej, żeby to wszystko, te papiery załatwiać. Jeszcze chcieli nie wiadomo ile dolarów za to, że ja bym przyjęła nazwisko męża. I wtedy, może nie zrezygnowaliśmy, ale mówiliśmy tak sobie, a może za parę lat to załatwimy i już jest 20 lat. I do tej pory tak zostało. W przypadku angielskiego ślubu trzeba było odmówić formułkę, tak podobnie jak w urzędzie polskim, że ja swoje nazwisko biorę na ciebie. Tak. Ja taką informację na karteczce dostałem wcześniej, miałem tego się nauczyć. Po angielsku, tak. Po i wystarczyło angielsku. Tylko tą formułkę odmówić, no to tak. Urzędnik nie pyta, wychodzi z założenia, że każdy zostaje przy swoim bo nazwisku. Bo my nie pomyśleliśmy o tym, my młodzi tam teraz to już nie ma co zmienić. Lepiej nie zmieniać, bo cały czas funkcjonujesz jako apel przez tyle lat i w naszym życiu niczym to nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o religię, to może jest prawosławne, a ja jestem katoliczką. Że katoliczka, tym się w ogóle nie przejmowała. Nie, bo cała rodzina męża jest prawosławna, no nie? Ale nigdy nie słyszałam czegoś takiego, że ty katoliczka, co tutaj robisz? Nie, nigdy nie było czegoś takiego. Baciuszka chciał bardzo, żebyśmy się pobrali w cerkwi. Nawet była mowa, może, no nie? Ale potem i tak, jak mówię, przy tym nazwisko, nie? Miesiące płynęły, lata minęły i zostało tylko przy cywilnie. A dzieci z kolei są chrzczone w cerkwi. Ja zostałam przy swojej wierze. Czuję się dobrze tutaj. Ludzie mnie traktują dobrze. Nikt tutaj nigdy nie był nietolerancyjny w stosunku do mnie. Wręcz przeciwnie. To no, zapytają mnie, jak tutaj wylądowałaś i pytają o tej Brazylii, bo jednak to jest egzotyczny kraj. I pytanie, dlaczego nie Brazylia? Dlaczego tutaj, a nie tam? Ja w tej całej sytuacji nie chciałam już zaryzykować, znając mojego męża. Bałam się bardzo, że on tam może nie przyzwyczaił się do klimatu. Nie tylko dla mnie w Brazylii jest za gorąco, również małżonka narzeka na upały, na polskie upały, które są mniejsze niż brazylijskie. Raczej unika słońca małżonka. No. Mam bardzo jasną karnację, ale czarne włosy, tak jak Brazylijka. Ale tak. Może też jasna karnacja wynika z tego, że częściowo twoje korzenie są europejskie. Tak, korzenie mojej babci to portugalskie, a mój pradziadek z kolei był z Niemczech, także mój tato w domu mówił po niemiecku, bo są tu różne kolonie w Brazylii właśnie i nawet polskie kolonie i Włoszech i niemieckie, także to Brazylia jest taki miks i ja też mam te korzenie całe po prostu mieszane i teraz moje dzieci też mają, no nie? Tak. Ja jestem z Cascavel. To jest stan Paraná w Brazylii. To jest na sam południe, tam gdzie te wodospady słynne, Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, to tak godzina drogi, może półtorej godziny od tych wodospadów. Ja mam wielką rodzinę, dużo ciociów, wujków. To jest moja babcia właśnie. To mama mojej mamy. W Brazylii mówimy po portugalsku matriarka, tak? Naszej rodziny. Babcia Zulejka. Uwielbia mojego męża. Mówię, że już trzeba by przyjechać wzajemnie, do Polski. Wzajemnie. Bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła. Mama nazywa się Sandra. Tu ciocia Leila, najstarsza. I Tania. Wujek, rodzinek, najmłodszy Milton. Tato się nazywa Jorge. Nie mieszka z mamą, bo są po rozwodzie. A to Wiktoria jeszcze była malutka, prawda? Jak pierwszy raz była w Brazylii. Gabriel nie był, ale kiedyś pojedziemy. A tutaj jest ten Chrystus. To jest ten symbol Brazylii, prawda? Tutaj moja ciocia, to moja mama właśnie. To bardzo tęsknię za cały ten tłum, bo my ogólnie jesteśmy bardzo zgraną rodziną i zawsze razem się spotykaliśmy, prawda? A tu mała rodzina, no się spotkamy, co prawda, ale to nie jest to. Przed nami są święta wielkanocne, prawda? Tutaj, to znaczy Paskwa, tak? Po portugalsku mamy Paskwa właśnie. Zupełnie inny Wielkanoc niż tutaj. Polska jest bardzo tradycyjnym krajem, a w Brazylii my jesteśmy na luzie.
Brazylijczycy to są tak jak no, a maniana. Bawimy się przy każdej okazji. Robimy, co nie da się dzisiaj, to jutro robimy. Nie ma tam sprzątania tam cały miesiąc przed. Jesteśmy, no oczywiście, to nie tak, że tam naród brudny, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie mamy tego stresu przed Wielkanocem, czy przed Bożego Narodzenia. W Polsce Wielki Piątek, każdy pracuje normalnie, prawda? A w Brazylii Wielki Piątek jest dzień wolny. Cała rodzina się spotyka i w tym dniu wstaje babcia rano, już zaczyna przygotować i wtedy my schodzimy, tak o 10 rano, tak, gdy wszyscy przyjadą, każdy pomoże dla babci. To nie tak, że moja babcia będzie sama wszystko robić, zawsze tak było u nas. Moja babcia na przykład, ona co roku robi taką rybę, dorsz, to w portugalsku jest bacalhau, wcześniej on jest w soli, tak dużo soli dadzą. Solanka, tak jakby. I trzeba potem no, zmyć ta sól z tej ryby, prawda? I się duszy ta ryba tak z ziemniakami, z marchewkami, z warzywami. W ten piątek musi być ten dorsz. To jest podstawa. Mięso oczywiście nie, wszystko postne. Lubimy bardzo tę sałatkę z groszkiem, tak jak w Polsce, ta sałatka jarzynową. Babcia ma w ogrodzie te nasze warzywa, którego tutaj w Polsce nie ma. Się nazywa szuszu z winagretem. Babcia też fasolę gotuje, fasola brazylijska, inna. Dla mnie to jest smaczniejsza, tutaj nigdy nie jadłam takiej. Tylko babcia tak potrafi, czy mama. W Brazylii ryż musi być. W Polsce jest ziemniak, a w Brazylii musi być nawet na święta. Kupimy go w takim dużą, może być 5-kilogramowa paczka albo kilogram. I wtedy trochę masełku czy oleju się daje do garnka. Mój tato bardzo lubi cebulką jeszcze smażyć najpierw, mama już nie. I można jeszcze jakaś rybka, jeszcze tilapia, czy coś tam smażone, tak? I potem deser owocowy. Mamy mnóstwo tych owoców, w Brazylii to się robi. To jest obiad. Obiad w Brazylii jemy bardzo wcześnie, czyli o 12. Sobotę, niedzielę możemy trochę później. Czyli tam Wielki Piątek, bo to święto. I wtedy siedzimy, cała rodzina. Jak ktoś chce wino, to wypije wino. Piwo to też niezabronione. Jemy, rozmawiamy sobie, a potem możemy na spacer pójść po deserze. Wieczorem do kościoła. Adoracja krzyża jest ta droga krzyżowa, procesje są. Wielki Piątek jest bardzo ważny w Brazylii, bardziej niż w niedzielę. Nie ma śniadania wielkanocnej razem z rodziną, nie. W Polsce pierwszy raz doświadczyłam tego z takiego. Nie ma poświęcenia pokarmu. Siedzimy przy obiedzie. Bardzo lubimy w Brazylii jeść te indyk pieczony, czy tam kurczak pieczony. Znowu ryż, znowu ta fasola. Wujek bardzo lubi w niedzielę wielkanocy robić grill. Czemu nie? O, jakie to jest coś fajnego, dlatego że w Polsce są gotowane, prawda? Gotuje się, potem się maluje te jajka, a w Brazylii robimy, ale nie tak, bez jajka w środku. Jak chcemy jeść to jajko, tak, żeby mieć to skorupkę. Puste skorupki to są wydmuszki. Właśnie, tylko skorupka dla nas jest ważna. To robimy taką dziureczką, żeby nie zniszczyć tą skorupkę i wtedy smażymy to jajko, jak chcemy to zjeść, prawda? I zbieramy to przez parę miesięcy. I wtedy już siedzimy przed Wielkanocnym, może tydzień, dwa tygodnie przed i będziemy malować te wydmuszki ostrożnie, żeby tego nie zniszczyć, bo to bardzo delikatne, ta skorupka, no nie? Dzieci uwielbiają to robić. Pędzelkiem, bo są jakieś farby specjalne do jajka. Malujemy to i potem, ciekawostka, bierzemy orzechy. Ziemne? Tak, orzechy ziemne, bez soli. Gospodynia musi gotować cukrem, żeby karmel się robił i potem to wyschnie i włożymy do wydmuszki, do tej skorupki. I zamykamy papierkiem takim ładnym, tak jak do muffinków, nie? Taki mały papierek. I ładnie to wygląda, bardzo. To nie jest święcone, ale w niedzielę wielkanocnym dajemy to dla dzieci, sami zjemy, dajemy jako prezent. I mi się wydaje, że takie fajniejsze niż w Polsce, bo tak, no, jest to słodycz w środku, tak? I ktoś robił to. I to tak pięknie to wygląda. Tutaj też pięknie wygląda, jak się maluje to jajko gotowane, prawda? Ale to jest inaczej. A Arek tego nie spróbował. W czasie, kiedy ja byłem w Brazylii, to było Boże Narodzenie. To może byśmy spróbowali zrobić na naszą Wielkanoc w tym roku.
Takie oczywiście. Jajka wydmuszki z prażonymi orzeszkami. No pewnie. Powiem koleżance, że już, żeby zbierała te skorupki. No, może no, na początek tak dużo nie musimy zbierać, no bo nie wiadomo, jak to będzie wychodziło. Może, możemy spróbować. Można. A jak pomóż się przyjmie, to może, to wie, może taki zwyczaj ciekawy przyjmie tak. się w naszym kraju też. No tak, no coś bo to jest fajnie. No ja pamiętam i bardzo tęsknię za tym wszystkim. Tęsknię za rodziną. Ten luz. Różnica w Ameryce Południowej i Europie jest duża. Tutaj wszystko bardziej stresujące. Może dlatego, że ja mieszkałam tam 22 lata, ja byłam bardzo młoda, jak przyjechałam tutaj. To dla mnie życie tam to były studia, pracowałam, ale to nie było takie stresujące jak tutaj. Tutaj wszystko jest bardziej poukładane. I nie umiem powiedzieć, co lepiej. Nie umiem powiedzieć po prostu. Brazylia to jest pięknym krajem, ale dużo korupcji. No, ten rząd nasz jest po prostu okropny. Brazylia jest bardzo bogata w tych zasobach, ale tylko kradną, tak? I tam życie nie dla wszystkich jest. Wszędzie to jest, może tam jest więcej tego. Tam jest więcej. Wiem, że w Brazylii nie łatwo jest, tak? Że mama mówiła, wy jesteście tam bezpieczni, ty w tej Europie tam siedźcie już. No i ja nie myślę o tym, żeby wracać. Tutaj jest spokojnie i... Sielsko, tak? Sielsko, niesko. Oczywiście ciągnij mnie tam, bo tam jest mój kraj, moje bracie, moi rodzice, moja rodzina tam jest moja Brazylia i zawsze będzie, a tutaj jest Polska, jest mąż i są dzieci, to jest ich ojczyzna i teraz trochę moja ojczyzna też, dlaczego nie? Czuję się nawet pół Polka, no moje korzenie zawsze będą ze mną, tak? Ja dalej będę Brazylijka, no nie? Bo jestem Brazylijką. A może za rok, jak Pan Bóg pozwoli, żeby ta pandemia się skończyła, to może polecimy do Brazylii na Wielkanoc, nie? Na Paskwa. Był to reportaż Anny Bogdanowicz, tutaj z wyboru.